witam was serdecznie. Przeskoczyłem na drugi kawałek, no tak się sycylijsko kurzy, ten wiatr kręci raz w jedną, raz w drugą, zobaczcie, no kurde, tyle co szyby wyczyściłem tam, już zapitolone, no. Ale się tylko cieszyć, że one są. Bo sobie pomyślę, że tak się kurzyło bez tych szyb, to ja pierniczę. Gonimy się, nie wiem, co tutaj, gonimy się. Kukurydza! Ale kukurydza! Brrra! Oby poszła w kolbę. Tu jest plantus. Tam dalej jest delikao. Ale jakoś tak szczególnie wyżej nie urosło od plantusa. Może i to dobrze. Tu mi wypadła ścieżka. Obroty wyjściowe cały czas 1100. Skręć klisu 20 cm. Przy prędkości 5,5 na godzinę coś jeszcze ode mnie chce. Nie wiem, już nawet nie widzę wysokości koszenia, no bo tak niby ustalam, a raz jest tak, raz jest tak, trochę trzeba pokorektować, pola nie są proste. No i wpadamy tutaj, jak my tu wpadamy? Nisko czy nie nisko? Chyba nisko. No i kukurydza, kukurydza. Bliżej fotela sobie nie mogę podstawić, bo... O, już nie mogę. I teraz będę musiał sobie wykosić uwrocie. O, teraz coś widzę. Chociaż słońce mi tutaj daje. Załącz, Krisiu, załącz. Ja areał znam, tam wyszło idealnie. Co z oprysku, to wyszło mi z koszenia. Można by powiedzieć. 5-3. Normalnie idę w tym roku, Roman mówi: tyś ty zwariował, człowieku, czyś ja pierniczak, ty teraz zasuwasz. No, wreszcie kombajnista się. Niektóre kawałki mi dodały mi kopa przysłowiowego i... No, wszystko mam ustawione idealnie, można powiedzieć, teraz te sita 1.8. Zasuwam, nadąża, bęben nie chrupie, ani nic. To mówię, no tutaj jest króciutka pszenica, widzicie, ona ma dosłownie 40 cm. Nawet nie wiem, czy nie za szybko jadę względem otworzę sobie. Nie, idealnie, widzicie, ja sobie otwieram, patrzę na powrót, ile sita są w stanie przerobić do zbiornika, to już się chyba zakurzyła jak skurczyn, ale leci. Leci także spokojnie. Tu taka podpalona i tak trochę mieszam, żeby tutaj tymi partiami było bardziej. Tu fajnie, bo już sąsiedzi obkosili, to tak już nie muszę się zastanawiać ze swoją dupą. A mógłbym nawet wjeżdżać do niego. Nawet chyba byłoby lepiej sumarycznie, bo jest taki jeszcze. Trzy razy byłoby dobrze, jak byłoby obkoszone. Załączę wcześniej, bo wtedy nie włączyłem. Na razie mam gdzieś około 20 arów wykoszone. Tak gdzieś przynajmniej to wychodzi. No, no źle się kosi, jak takie słońce jest już opadające na dół. Kurzy się jak skurczy syn, te słońce opada i... Sam nie wiem. O. A widzicie? Będę musiał się trochę przestawić, bo gdzieś tam się w ziemię zaryłem. No nie widać, kurde. No tu trzeba gnać, no. Żeby tutaj wpadało do headeru, no bo to jest króciutka pszenica, za króciutka. Nie wiem, mam nadzieję, że tam się ziemi nie napchało, bo znowu będę musiał ze zmiotką wychodzić. Na razie wciąga. Na razie wciąga. Tamten szpic jest krótki, nie ma tej blachy takiej kierunkującej i tam... Oj, aj, będzie wąs, Krisu. Następny wąs, co ja, pijany jestem. Może przydałoby się w końcu być tym pijanym. Ostatni kawałek, ostatnie krzty baterii.
druga chyba rozładowana. Także zdam wam raport, jak to wyszło. Jeśli chodzi o plon, no tu na górce widzicie, no ile jadę, 5-3 na godzinę. Tu już próbuję takiego manewra wykręcić. No, nie dopryskałem pszenicy i nie wykręcę manewra. Także cofnę się trochę do tyłu. O, i ostatni już pasek sobie wykoszę ten i zjeżdżam tamtą stroną. Mam nadzieję, że baterii na tyle mi wystarczy, żeby was obwieźć, tak można powiedzieć, ze strony niesłonecznej. Może coś więcej zobaczycie. Tam też właśnie było, mówiłem, że tam jest apostel gdzieś posiany. Już tego nie łapię, bo już tyle mam tej pszenicy, że sam zwariowałem, czy to nie jest za dużo tych odmian. No ale jak widać, każda odmiana inaczej się spisuje na danym polu. To wydawało się, że tu gdzieś jest już reform, a reform jest tutaj. A to reform dlatego jest taki niziutki, bo reform był tutaj kończony na obrociu. Trochę się krysł odstaw. On był kończony tu na obrocie, on się lepiej odmłaca. Także tutaj będę na pewno musiał się wnet zmniejszyć obroty bębna. Nawet nie wiem, czy już bym sobie nie zmniejszył na 1050. Choć te sita są mocno otwarte, żeby właśnie ta pszenica nie wracała, żeby już tego nie tarmosić, nie łupać. A ja tu muszę sobie... Nie wiem, czy to ziemia była. Z tym krztem myślałem, że wrzuci do headeru i poleci, ale znając życie, znowu będzie szczoteczka. Widzieliście, co się działo? Szczoteczkę i będziemy czyścić. Nie wiem, nawet nie widzę, czy tam jest tak, czy siak. Ciężko mi to określić. Ale tak jak wam wspominałem wcześniej. Dobra, nie będę wyłączał nawigacji. Tak jak wam wspominałem wcześniej. Troszkę ziemi się nabrało. Co ja wam chciałem mądrego powiedzieć? A, że po deszczu to dopiero będzie mucka. No i jest. No i jest. Nawet 1100 obrotów. Biora się, sypie się. No i teraz motowidła zapomniałem, bo już nie jedziemy tak ekstremalnie szybko. 4,5. No i mi się wydaje, że to ta ziemia tam franca jest i to teraz mi przez to nie przejdzie. Także będę musiał sobie, albo musiałby, wiecie, wejść, że w tamtej strony całym łanem, no to może by to przeszło. Ale muszę tutaj teraz tak wycyrklować, żeby był zbiornik 70%, bo są dwa po 100, to tylko 70 wejdzie, maksymalnie 80 i koniec. I też mi się wydaje, że dojadę do dołu, to już mam około 2,5 tony, 3,5 tony i wyjazd. No do dołu jeszcze kawałek jest. Także tak wygląda pszenica. Chyba aktualnie właśnie poruszamy się po tym apostelu, bo wiem, że on gdzieś tutaj był od ścieżki. Tak mi się przynajmniej wydaje. No to sobie wyjdę od razu z miotką, obczyszczę sobie tutaj ten header. Także na takie niskie koszenie musi być ekstremalnie równo, bo chwila, moment, gdzieś tam jest ten i... No też po tym deszczu widać, że tutaj ten spód tam... Widać przejazd kombajnów, było widać, że... Że jest... No miękko, że ta ziemia jednak była zaschnięta i jeszcze to nie wsiąkło tak jak powinno, ale no nie wiem, no to się wszystko wydaje. Z tamtej strony jest, właśnie jestem zaskoczony, że tam jest taki dziad, bo bym powiedział, że powinno być lepiej, a jest gorzej. Zawsze tam było lepiej. Przecież bym tutaj już ten kawałek
ten martwy odcinek, to wam wielokrotnie o nim wspominałem, czy bym go przywrócił już do życia. Na to wygląda. Kiedyś tu były tu takie place, no, przynajmniej tu, to nic nie rosło. pH 4,5. Dzisiaj pH jest 7, ponad 7. Będzie ten grunt, to wiedza, te próby, to się tutaj pozbiera i dowiemy się, ile po kukurydzy resztek zostaje, ile fosforu, ile potasu, co tam jest w tej ziemi, co tam u niej słychać. No ale z drugiej strony cena polifoski nie wiem już jaka jest, ale wiem, że saletr 4,5 tysiąca, bo ostatnio właśnie pytałem, no to wydaje mi się, że długo, długo, mało kto będziemy czekać przynajmniej na uzupełnianie i tak się trochę cieszę, że trochę chyba te pola nabiłem, no i dlatego będę wegetował, jeśli chodzi o nawożenie i no i nie ma wyjścia po prostu, no tak trzeba postąpić, bo 4 tony pszenicy czy tam, czy 3 tony, a gdzie 3 tony, 4 tony pszenicy prawie, czy tam 3,5 tony pszenicy na tonę polifoski, która nam wystarczy na 5 hektarów, to nam się zrobią po prostu takie koszty na przyszły rok astronomiczne, że już naprawdę to był taki... Dobra, ja to sypię, bo... Że to już po prostu będzie taki astronomiczny galo, bo widzicie, tu leżała, no były tu takie miejsca leżące, bo tutaj jeszcze tak jest taka niecka do dołu. No, może by trochę więcej weszło, ale jest 70%. Dobra, to ja kończę, pozdrawiam was serdecznie, cały łan już tutaj stoi. Do usłyszenia, cześć.